Mój instynkt. To jest też ufanie temu instynktowi i ufanie dosłownie tym flakom. My bardzo często jako ludzie wypieramy instynkt, bo uważamy, że to jest coś zwierzęcego. No ale przecież ja jako człowiek nie mogę się zachowywać jako jak zwierzyna. A moim zdaniem to jest ogromny błąd, bo twój instynkt nie chce dla ciebie źle. On chce dla ciebie dobrze. I zauważ, że bardzo często jest tak, że my mamy takie przeczucie i odczucie, że ktoś nas na przykład robi w bambuko. I nagle zaczynamy sobie tą osobę tłumaczyć. Nie, nie, on na pewno nie chciał dla mnie źle, on na pewno chciał dobrze. Mija miesiąc, no kurwa, jednak chciał źle. A ty i tak sobie na to pozwoliłeś, mimo tego, że przecież ten zwierzęcy zły instynkt od samego początku ci mówił, że tak właśnie jest. A ty co zrobiłeś? Nie, to jest tylko moje odczucie. Tak na pewno nie jest. Niestety, w Wiedźminie było fajnie powiedziane, jak jakiś tam gość do Geralta mówił, zaufaj swojemu instynktowi, bo nawet jak wdepniesz w gówno, to zrobisz to przynajmniej w zgodzie ze sobą. I to jest prawda. Nawet jak zaufasz i nie wyjdzie, zrobiłeś to w zgodzie ze sobą, bo zaufałeś swojemu instynktowi. Wiele rzeczy może nie wyjść. Pytanie, jak my do tego podejdziemy. To jest tak samo jak z porażką. Dla jednego porażka istnieje, a dla mnie to jest tylko informacja zwrotna. Czyli tak jak dla... Jak było temu, co wymyślił żarówkę wreszcie? Edison. Edison, tak? Przecież ja wymyśliłem tylko 10 tysięcy sposobów na to, jak nie wymyślić żarówki. Czyli ja nie przegrałem, tylko ja po prostu nie wygrałem. Patrz, zmiana percepcji, jak mocno ona w tym momencie działa na chemię twojego mózgu. Bo nie ma czegoś takiego jak porażka, tylko informacja zwrotna. Ja organizowałem szkolenie, umoczyłem, w cudzysłowie umoczyłem x tysięcy, jeśli chodzi o sporty walki i o rolę podświadomości i hipnozy. Niby na Facebooku było około 200 osób, tak, były osoby zaangażowane w nagranie filmiku, miałem zarezerwowany hotel, miałem to, tamto, sramto, wydałem naprawdę jakieś tam pieniądze. Nikt się kurwa nie zapisał. Ja nie zrobiłem tego szkolenia. Ja miałem tyle osób zapisanych na Facebooku, tyle wydałem na reklamy, tyle wydałem na hotel, tyle zrobiłem. Finalnie nie sprzedałem ani jednego biletu. Co zrobiłem? Stare indiańskie przysłowie. Jebać to. Przecież ja wiem, po co idę dalej. A de facto miałem powód do tego, żeby sobie co? Pomyśleć, a nie, no beznadziejny muszę być, bla, 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 bla i w ogóle. No tylko pytanie po co? No to, że ci nie wyszło, teraz zastanów się, kurwa, czemu ci nie wyszło? No nie? A nie, że masz jakiś powód do podłamki. No okej, umoczyłem pieniądze, bo umoczyłem, no ale to spoko, za miesiąc se zarobię 10 razy więcej. To jest właśnie ta percepcja. Bardzo dobra jest percepcja typu albo wygrywam, albo się uczę. Właśnie to, o czym mówisz. Tak. Porażka nie istnieje, po prostu. Dokładnie. Dokładnie. Pytanie, jak my do tego podejdziemy. Miałem w podcaście kiedyś na koniec segment każda porażka jest lekcją, gdzie pytałem ludzi o ich największą porażkę i to, czego się z niej nauczyli. Jednak z czasem przestałem tworzyć ten segment dalej, bo zauważyłem, że ci ludzie, którzy już w jakimś stopniu ogarniają życie, oni nie patrzą na porażki w ogóle, nie ma takiego słowa w ich słowniku, że oni nie potrafią sobie pomyśleć, co to było porażka, jaka porażka była w moim życiu. Oni w ogóle jeszcze nie interpretują tego w ten sposób. To jest naprawdę niesamowite. Ale porażka właśnie... to jest okazja do rozwoju. Największa okazja do rozwoju i ja też jestem tego zdania. Każda w cudzysłowie porażka jest okazją do wzrostu. Tak w szkole się uczymy po to, żeby następnie działać. A w prawdziwym życiu najpierw działamy, a potem się uczymy. Bo to jest tak jak z rozwojem osobistym. Rozwój osobisty sam w sobie, tak dzisiaj mocno popularny. Wiesz, rozwijanie się dla rozwoju osobistego, rozwój dla rozwoju, no nie, no ale de facto robienie wyników i robienie rzeczy, za robieniem wyników i za robieniem rzeczy idzie rozwój. A za rozwojem, dla rozwoju, no nie idą wyniki. To nie działa na zasadzie sprzęgania zwrotnego. Robisz wyniki, rozwijasz się. Rozwijasz się, ale nie robisz wyników, no to chyba się nie rozwijasz. Tutaj właśnie wchodzi dużo takich kanałów na YouTubie, którzy ludzie już jako uzależnienie wręcz oglądają i sam byłem tego ofiarą, że myślałem, że się rozwijam, no bo ciągle słucham o nowych treściach, ciągle przyswajam jakieś nowe informacje, ale to dalej jest tylko przyswajanie, tu nie ma żadnego działania. Tak, Rafał Mazur nazywa to tak zwaną mentalną masturbacją. To jest bardzo dobre określenie. Ale to jest właśnie to, ja wiesz, słuchając sobie na początku jakieś tam podcasty i całą resztę, pierwsze książki. Ja nie czytam książki, kurwa, w tydzień. Tylko ja książkę na przykład czytam pół roku. Z jakiego powodu? Bo ja wszystko to, co przeczytam na przestrzeni 10 stron,
Nie czytam, nie wracam do niej przez tydzień, bo co? Bo robię to, co przeczytałem w tych 10 stronach. I z podcastami i z całą resztą. Ja na dzień dzisiejszy nie słucham nic, już nie wiem od jakiego czasu, pewnie od 7 czy 8, może nawet lepiej miesięcy. Bo to jest właśnie to, wiesz, co ci z tego, że słuchasz, jak de facto tego nie wykorzystujesz? I ja już od samego początku, co ja sobie przesłuchałem, co ja sobie ten, to ja to po prostu robiłem. Jak był COVID i była cała reszta, jak moja branża wcześniejsza całkowicie siadła, ja zacząłem jeździć Boltem, zacząłem jeździć taksówką i zacząłem czytać sobie Cialdiniego i wywieranie wpływu na ludzi w teorii i w praktyce. I tam było magiczne, o, kolejne NLP. Przecinek bo. Skuteczność słowa, jesteś w kolejce w sklepie i mówisz do ludzi, jest kolejka i mówisz, przepraszam, czy ktoś mnie wpuści? Skuteczność 36%. Przepraszam, czy ktoś mnie wpuści, bo się śpieszę? To już jest presupozycja, czyli wynikanie. 70% skuteczności. Dodasz argument, przepraszam bardzo, czy ktoś mnie wpuści, bo się śpieszę? Moje dziecko czeka w samochodzie. 90% skuteczności, wszyscy cię wpuszczają. Co myślę, nie, to nie może tak działać. Jeżdżę tym Boltem. Często zdarzało się, że wsiadały jakieś kobiety, mniej lub bardziej atrakcyjne. I to jest nieważne, czy były mniej, czy bardziej atrakcyjne. Ja po prostu dla testowania. Dla testowania. I później oczywiście o tym uświadamiałem, żeby nie było, że się po prostu bawiłem. Czy pójdziesz ze mną na kawę? Albo czy dasz mi swój numer telefonu? Średnio. Najgłupsza rzecz. Czy dasz mi swój numer telefonu, bo bardzo tego chcę? No kurde, skoro już kurwa o to pytam, to jest oczywiste, że tego chcę. Nagle? Wow. Zdecydowanie większy odzew i no tak, możemy pójść na kawę albo dam ci swój numer telefonu. Słuchaj, czy zechciałabyś się podzielić ze mną swoim numerem telefonu, bo wiesz co, bardzo mi się podobasz i myślę, że moglibyśmy razem sprowokować szczęście. Kurwa, to już w ogóle. No działa. Tylko właśnie to jest to. Czytasz i nie czytasz dla czytania, tylko czytasz, okej, dobra, to jakby to przenieść na rzeczywistość. No dobra, tak i tak, spróbuj, zrób. Co masz do stracenia? Nic. Właśnie testowanie tego wszystkiego, a nie wiesz, rozwój osobisty dla rozwoju osobistego, to jest tak jak wiedza dla wiedzy. Wiedza niepoparta praktyką i doświadczaniem jest wiedzą samą w sobie. Co z tego, że ty wiesz, jak przybić gwóźdź, jak go kurwa nie przybijasz? No i co ci z tego, że ty to wiesz? Jak nie weźmiesz tego młotka w rękę i nie zaczniesz go przybijać? Ty tylko wiesz. Ty możesz wiedzieć wszystko. Co z tego, jak nie potrafisz tego zastosować? Dlatego tutaj się kłania po raz kolejny Einstein. Einstein czy Da Vinci? Einstein. Wyobraźnia jest zdecydowanie ważniejsza niż wiedza. Bo wiedza jest skończona, a wyobraźnia jest nieskończona. To jest naprawdę niesamowite to, o czym mówisz. Ale tak wracając do tej mentalnej masturbacji, jak to mówi Rafał Mazur, ja myślę, że to jest część drogi większości ludzi, którzy jednak też decydują się rozwijać, że jednak każdy na jakimś etapie w to wpada. Tak, tak, tylko właśnie wiesz, pytanie, kiedy się obudzisz i kiedy zaczniesz wreszcie robić. I oczywiście przez to, że nie ma traktować co innych swoją miarą, ja miałem tak kiedyś ze swoją klientką, ja sam się na tym złapałem, że wtedy się nie zdysocjowałem. I zacząłem narzucać jakby powiedzmy swoje dźwignie, swoje wartości, że no nie, no ja nie rozumiem, no jak można tego nie zrozumieć w ogóle. A ona się tak na mnie patrzy, mówi Bartek, no ale ty zrozumiałeś w miesiąc, a ktoś może zrozumieć w 3 lata. Mówię, Ania, dzięki, masz dzisiaj sesję za darmo. Taka mała rzecz. No nie, bo przez chwilę o tym zapomniałem. Mhm. Tak, oczywiście. Oczywiście, że tak jest. Każdy orze jak może. Tak jak mówisz o tym NLP, to po tym, co, o czym rozmawialiśmy, bardzo chcę zgłębić ten temat jeszcze bardziej i widzę w tym duży potencjał. A jakbyś ty miał tak zdecydować, rodzisz się w tym życiu i natrafisz przez całe życie tylko na jedną rzecz. Albo natrafisz na hipnoterapię, albo na NLP. Co byś wybrał? Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki, ponieważ pokazujesz mi w ten sposób, aby nagrywać więcej materiałów o właśnie tej tematyce. Jeszcze dla jasności, to co przed chwilą przesłuchałeś, to był tylko fragment całej rozmowy. Link do tej całej rozmowy zostawię oczywiście w opisie. Sprawdź koniecznie, ponieważ wiedza stanowi fundament
wolności. I proszę Cię jeszcze o udostępnienie tego materiału, czy to szerszemu gronu, czy to swoim znajomym, ponieważ świeczka, od której zapala się kolejna, nic nie traci. Jeszcze a propos wiedzy. Po wielu zapytaniach, czy prowadzę newsletter, postanowiłem go założyć. Będę się w nim dzielił praktycznymi wskazówkami, jak dbać o własne zdrowie. Nie będę poruszał tam tematów popularnych i wałkowanych wszędzie, a zamiast tego skupię się tam na perełkach, o których często się nie mówi i nie są one tak popularne. W newsletterze znajdziesz również różne serie tematyczne, na przykład na temat rytmu dobowego. Znajdziesz również pojedyncze wiadomości na temat różnych ciekawych zagadnień zdrowotnych właśnie. I co jeszcze ciekawe, znajdziesz tam streszczenia moich dwugodzinnych czasem nawet rozmów z ekspertami od zdrowia. Więc wyobraź sobie tylko, że rozmawiam 2 godziny z ekspertem od zdrowia, wyciskam go w tej rozmowie jak cytrynę, a następnie daję Ci podsumowanie tej rozmowy prosto na skrzynkę pocztową. Więc podsumowując, w tym newsletterze czeka Cię mnóstwo wartościowych informacji, nie może Ci tam zabraknąć, nie kosztuje to kompletnie nic, więc serdecznie zapraszam. Po zapisaniu się, pierwsze wiadomości, jakie dostaniesz, będą na temat rytmu dobowego i jak o niego zadbać. Wszystko za darmo, naprawdę jest tam mnóstwo wartości już na sam początek, więc zachęcam Cię do zapisania się i widzimy się na mailu.